Preston w Premier League to nie jest już marzenie kibiców Preston. To nie jest jakiś cel, który nie może być określony. To jest prawda, jesteśmy w Premier League, będziemy walczyć z najlepszymi drużynami. Na początek musieliśmy zobaczyć naszych juniorów. Wybrałem trzech, którzy będą nadawać się do szerokiej kadry na ten sezon. Także potrzebowaliśmy generała środka pola, zawodnika doświadczonego, zawodnika, który zna grę na najwyższym poziomie. Dlatego zakupiliśmy Hjulmanda, dobrego zawodnika, solidnego, podobnym potencjale oraz właśnie umiejętnościach naszych aktualnych środkowych pomocników, żeby poszerzyć tą kadrę, ale także kupiliśmy zdecydowanie lepszego napastnika. Choć Bamford naprawdę był genialny, to jednak w FIFA liczy się overall. A tutaj przychodzi napastnik ze Szwecji, który ma 79 overalla i musimy pokazać się z jak najlepszej strony, musimy udowodnić swoją wartość. Pierwszy mecz 2-2. Dobry debiut Millera, który wszedł pod koniec spotkania i dał radę strzelić bramkę. Tutaj graliśmy z Crystal Palace 3-1, więc bardzo dobrze się zaczyna. Tutaj 2-1. Troszkę sensacyjnie na razie ten początek. Nie przestraszyliśmy się ligi. Nie przestraszyliśmy się tych obowiązków. Niestety dwie czerwone kartki w meczu i Burnley wygrywa 2-0. Nieporozumienie? Straszne. W tym momencie mamy 11 miejsce po 3 spotkaniach. Możemy spaść z tego powodu, że niektórzy jeszcze nie rozegrali wszystkich spotkań. Ale spokojnie. Tu dopiero we wrześniu zaczyna się gra z tego powodu, że mamy Everton. Mecz o utrzymanie udało nam się 2-1. Niestety Chelsea pokazała, że jest zdecydowanie lepszym zespołem. Wygrała z nami 2-0. Król Aleksandria nie tym razem nie zrobiła zaskoczenia. To my wygraliśmy 2-0. Bardzo dobrze. Później z Leicester niestety przegraliśmy 3-1. Cały czas szukałem tego optymalnego ustawienia. Cały czas szukałem poszczególnych zawodników. Jak to wszystko poukładać. Może dać szansę młodszym. Może coś tam rotować. Ale nie źle. Cały czas jesteśmy w środku tabeli. Cały czas patrzymy przed siebie, ale także za siebie. I tutaj ze Spurs zrobiliśmy wielką niespodziankę. Wygraliśmy 2-1. McCann strzelił bramkę w 89 minucie. Tutaj z West Bromwich także wygrany mecz. W końcówce graliśmy do końca. Szkoda z Fulham. Niewykorzystanej szansy na jeden punkt. Mieliśmy rzut karny niewykorzystany. Na szczęście w Pucharze Carabao Cup wygraliśmy 3-1, więc idziemy naprawdę już do fajnej strefy, gdzie możemy się pokazać. Jesteśmy aktualnie na 11 miejscu i mamy tyle samo punktów co Newcastle czy Manchester United, więc bardzo dobrze to się układa. W listopadzie jest Arsenal i tutaj pokazaliśmy się dobrze, ale tylko pokazaliśmy się. Niestety Arsenal wywozi z naszego boiska 3 punkty. Tutaj z Leeds United zremisowaliśmy 1-1. Mecz, który powinniśmy wygrać. Z Southampton także przegraliśmy niestety 2-1. Tutaj także oczekiwałem przynajmniej remisu, ale z Newcastle za to wygraliśmy. Lepiej nam idzie z tymi lepszymi. Lepiej się pokazujemy. Być może przez to, że psychicznie bardziej chcemy się pokazać. Jesteśmy bardziej zdeterminowani, a być może lepiej nam się gra po prostu z kontry. I tutaj możemy się przekonać, bo mamy i Liverpool i City. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj wygraliśmy z Watfordem 2-1. Bardzo dobry rezultat dla nas. Przegraliśmy z Liverpoolem niestety 3-1. Szkoda, szczerze mówiąc, bo czułem w pewnym momencie, że jesteśmy w zasięgu zdobycia chociaż jednego punktu. Tu niewykorzystana sytuacja. Rzut karny znowu niestrzelony. Trzeba poprawić te rzuty karne, bo naprawdę mogliśmy mieć przynajmniej parę punktów więcej. City także porażka 3-1. Szkoda, ale tutaj naprawdę City pokazało nasze miejsce w szeregu. Carabao Cup przegraliśmy 2-0 z Liverpoolem. Chcieliśmy się pokazać jak najlepiej. Tutaj udało nam się na przykład z Manchester United. Wywieźliśmy jeden ważny punkt i właśnie o to chodzi, żeby urywać tym największym chociaż po jednym punkcie na każde spotkanie. Jak dwóch nowych zawodników, których kupiliście w lecie, są aktualnie naszymi dwoma najlepszymi zawodnikami, to znaczy, że okienko było naprawdę dobrze przepracowane. Ale czy styczeń będzie dobrze przepracowany? Zobaczymy. Na początek upokorzenie. Przegrana z Evertonem 3-1. Zaczęło się źle. Później na szczęście pozbieraliśmy się. Wygraliśmy 3-0 po 3 bramkach naszego młodziaka, którego wziąłem rok temu z naszej szkółki. Tu wygraliśmy 3-0 w FA Cup. I szczerze, to jest puchar, który chciałbym gdzieś tam dojść do ćwierćfinału, półfinału, bo jest taka szansa. Jesteśmy na tyle zmotywowani, że jesteśmy w sensie gdzieś tam ukąsić tych najlepszych rywali i skupić się właśnie na tym jednym spotkaniu. Dać siebie więcej niż moglibyśmy w lidze. Aktualnie wygraliśmy kolejne spotkanie w FA Cup, także z Liverpoolem zremisowaliśmy. Mamy 28 punktów. Oczywiście cały czas gdzieś to widmo spadku jest przed nami, ale takie zwycięstwa jak z Southampton powodują naprawdę dobrą atmosferę w drużynie i naprawdę pokazują, że jesteśmy w stanie osiągać naprawdę duże rezultaty. Z Watfordem remis. Niestety nasz defensywny pomocnik lekko się potłukł. Miejmy nadzieję, że wróci. Aktualnie jesteśmy w pierwszej dziesiątce Premier League. Na 9 miejscu mają 35 punktów, więc kapitalnie to wygląda. Ale tutaj 3 ciężkie spotkania. Z Newcastle
Tottenhamem, ale także City. Pierwszy mecz ciężki, przegrany 2-1. Później na szczęście wygraliśmy z Bournemouth 2-1. Nie wykorzystaliśmy znowu karnego. Wygraliśmy z West Bromwich 3-1. I czasem testowałem ustawienie z Bamfordem na szpicy, a naszym drugim napastnikiem jako właśnie takim podwieszonym. I patrzcie tutaj, z Chelsea wygraliśmy 4-1. Świetny występ naszej drużyny. Przegraliśmy za to City 4-1, ale tak jak mówiłem, na jedno spotkanie łatwiej jest nam się dostosować, łatwiej nam urwać jakieś zwycięstwo. Dlatego w półfinale zmierzymy się z Liverpoolem, z którym potrafiliśmy zremisować, wysoko przegrać, ale mamy jakiekolwiek szanse. Niestety ten miesiąc nie okazał się dla nas szczęśliwy, ponieważ przegrywamy z Manchesterem, przegrywamy z Leicester i w tym momencie naprawdę jesteśmy w sytuacji takiej patowej z tego powodu, że ta forma idzie w dół, ale odbiliśmy się. Spurs 4-1. Potężne zwycięstwo i tak jest, proszę państwa. 4-1 z Liverpoolem i jesteśmy w finale FA Cup. Mamy naprawdę bardzo duże szanse, żeby podnieść trofeum w pierwszym sezonie w Premier League, a gramy z Bangalore Rovers, więc drużyną, z którą spokojnie moglibyśmy wygrać. Drużyna, która jest w naszym zasięgu i możemy zagrać już w kolejnym odcinku w europejskich pucharach, ale żeby to się dokonało, jeszcze trzeba przez 90 minut pokazać swoją wyższość, swoje umiejętności, a tutaj niestety nie najlepiej kończy się ten sezon dla nas. Załoga, czy jesteście gotowi? Pytam się jeszcze raz, czy jesteście gotowi na wielki finał FA Cup w karierze Preston? Czy jesteście w stanie pomóc mi, zostawiając teraz łapkę w górę, żeby jak najbardziej zmotywować ten zespół? Żebyście napisali komentarz, czy wygramy, czy przegramy? Jestem ciekawy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że Blackburn nie będzie drużyną nie do przejścia, że damy radę. Oczywiście Ben Bretton będzie ciężkim rywalem do zatrzymania, ale my aktualnie naprawdę jesteśmy w gazie. Patrząc na ten puchar, wyglądamy rewelacyjnie, będziemy grać rewelacyjnie i mam nadzieję, że wasz okrzyk poniesie tą drużynę. Mam nadzieję, że łapki w górę, które zostawiliście, poniosą tą drużynę, bo w pierwszej sytuacji niestety Ben Bretton nie strzelił bramki, albo nasz drugi napastnik, bo Ben Bretton ma 11, tak jest, a tam 10 strzelała. Tutaj Lang podaje do Bamforda, Bamford podaje w tym momencie, Lang do Bamforda, jest 1-0, proszę państwa, tak jest, jest 1-0, o to dokładnie chodzi, tak mamy grać, tak mamy strzelać, tak mamy się cieszyć właśnie po zdobytych bramkach i o to właśnie chodzi w spotkaniu, dawać jak największe emocje. Bamford w tym momencie bardzo dobrze podaje do Parota, Parot jeszcze podaje do naszego Langa, Lang strzela na 2-0 w 49 minucie, może świętować z kibicami właśnie naszej drużyny, z tego powodu, że aktualnie to my jesteśmy na prowadzeniu, to my w tym momencie mamy realne szanse, żeby podnieść, ale oczywiście Blackburn Rovers także się nie podaje, ale to było beznadziejne rozegranie. Jeszcze nasz szwedzki napastnik podaje do Langa, a Lang bezproblemowo uderza i Kamiński to łapie w tym momencie. Teraz Bamford w tym momencie podaje do naszego napastnika, który huknął z 16 metra pod poprzeczkę, bez szans bramkarz i mamy rezultat 3-0. Oczywiście oni się otworzą, jeszcze będzie może jeszcze jedna kontra, Garcia podaje do Bamforda, ale tutaj Kamiński bardzo dobrze to broni. Kolejna sytuacja, już Blackburn nie wierzy, oni nie wierzą w sukces, ale my wierzymy, że będzie 4-0, mamy to 4-0, o to chodzi właśnie, mamy to, to jest dla nas sukces, 4-0, zwycięski mecz, ważny mecz, niesamowicie piekielnie ważny w tej całej historii Preston i tutaj z Arsenalem przegrany mecz pod koniec, jeszcze z Fulham zremisowany, ale czułem, że moja drużyna troszkę odpuściła, że nie była w pełni skupiona. Tak kończy się ten sezon, tu możecie zobaczyć statystyki mojej drużyny, tu możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak graliśmy, jak ustawiałem ten zespół i mam nadzieję, że zostawiście łapkę w górę, bo to naprawdę bardzo ważne. Zostaw łapę w górę oraz napisz komentarz, mamy to. Dzięki za oglądanie, jesteś super.